Co ty robisz? Zabijam potwory. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Dziki Gon. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zajęliśmy się sprawą Leszego. Tak jest, Leszego, który pozabijał drwali. Aczkolwiek to już my rozprawiliśmy się z tym Leszem, zadanie wykonane, ale teraz musimy sprawdzić, jakie kolejne zadania na nas czekają. Tak więc jeszcze troszeczkę tych tablic ogłoszeń nam zostało. Sprawdźmy to wspólnie, moi drodzy, i przyjmijmy kolejne wiedźmińskie zlecenie. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, czyli tak jak mówiłem, lecimy sprawdzić te zadanie, które tam się pojawiło. Cholera płotka. Jeszcze musiała tutaj utknąć, no ale spokojnie. Gdzie tu jest? Odejdź, babo, bo ja tu szybkiej podróży chcę, a nie jakieś baby tam. Gdzie to było? Tutaj to było. Po rezydencji Wegelbudów. A nie, tu przy rezydencji Wegelbudów to są tylko wyścigi. No wyścig to jest chwila. Jak dobrze pamiętam, to zadanie to jest chyba tylko wyścig. No. Dobra, myślę, że możemy to ogarnąć. Jeśli stać cię na wpisowy, tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. No dobra, dobra. Lecimy. Chcę się ścigać. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii, na płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Holt, dosiadający Athosa. Ekstra. Zawodnicy w siodła, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! I poszli. Dobra. Dobrze, że my tę trasę w sumie już znamy, także to jakiegoś problemu nie ma. Dobra. Nie dajmy się wyprzedzić. I ogień. Raz za wodę, na dole. W życiu tylu obcych rzek nie widział. Zobaczcie, jeszcze z pełnym rynsztunkiem, z pełnymi jukami i wygrywam wyścig. To jest to. I jest meta, czy jeszcze? Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał... A, czyli wygraliśmy, no dobra. Jednakowoż nie oszukujmy się, wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Jakieś siodło wygraliśmy. A następny? No dawaj, dawaj. Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer, dosiadający Kanikuły. Kanikuły, tra la 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 la. Incognito, więc proszę o dyskrecję. Incognito się ściga. No gdzie mnie baba pod konia wchodzi? To było ukartowane. Trasa chyba ta sama, nie? Czy nie? Chyba nie. Płotka gdzie?
Nie, to jednak nie jest ta sama trasa, to jest jakaś inna. Ej, to jest oszustwo! O ty, dziadu! Dobra. No musiałem dać trochę płotce odpocząć, ale nie chcę, żeby mnie wyprzedził, bo... Jak mnie wyprzedzi, to możemy mieć troszeczkę przejsrane. Chyba znowu zaraz będę musiał dać płotce odpocząć. Albo i nie. Albo i tak, nie wiem. Chyba zaraz płotka sama się będzie domagała odpoczynku. Dobra, dasz radę, płotka, dasz radę. Byle do mety. Uwaga, uwaga! Teraz ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. No i pięknie, i o to chodziło. Zwycięzcy! Brawo, gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? A ile tych wyścigów jest? Chcę spróbować. Mi się wydaje, że tych wyścigów cudownie. Chyba tylko tyle, niech nie? Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. No dobra. Do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! I poszły konie po betonie. Słyszałem kilka bajek. A pojutrze na szutrze, dobra. I którędy teraz? Tu? Paniczu, złaźcie mnie z drogi. Bo my tu jedziemy. No, także tutaj są te trasy inne za każdym razem, widzę. Dobra, płotka. Odpocznij sobie. A jak odpoczniesz na full, to ognia. Wilki! Najgorszym byłoby ominąć jeden punkt kontrolny, to później zanim się do niego wróci, to jest tragedia, nie? Dobra, widzę, że zostawiłem go tam gdzieś w miarę z tyłu, więc niech sobie płotka chwilę odpocznie. I ogień. Bo już nas dogonił. Całe szczęście, że jest ta minimapa. No to jeżeli on jest waszym czempionem, no to w tym momencie już chyba nim być przestanie, nie? Czy źle mówię? Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce! Chwała zwycięzcy! No i pięknie. Wspaniały wyścig! Gratuluję wygranej! No co za zwycięstwo! No i koniec. Jest gdzieś kraina, gdzie było więcej takich jak ty? Proszę bardzo, i zarobiliśmy kasiory. Geralt z Rivi, jak mniemam. A to kto? O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Od Tasaka? Żegnam. Wiadomość od Tasaka, proszę. Wiedźminie, doszły do mnie słuchy o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegelbudów. Taki talent nie powinien się marnować, przeciwnie, powinien się rozwijać, a za ten rozwój należy go sowicie nagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany, bądź to rozwojem, bądź wynagrodzeniem, zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce, Tasak. Interesujące.
Czyli porozmawiaj z Tasakiem o liście, czyli to nie jest... A, to nie jest koniec zadania. Myślałem, że szybka akcja. Tutaj mamy parę ciekawych tych, powiem, wzmocnione juki. A tu mamy jakie? Nilfgaardzkie juki. Wzmocnione podejrzewam, że będą ładniej wyglądać, bo pojemność ta sama. Dobrze, wyścigi kawaleryjskie. Jakie my mamy siodło? Płotka, gdzie ty masz siodło? Mistrzowskie siodło. Tu jest wyścigowe. A, kawaleryjskie wyścigowe. A my mamy tutaj ile? 55 wytrzymałości, czyli proszę, mamy lepsze. Pięknie, pięknie, ale to wszystko inne trzeba będzie albo sprzedać, albo do jakiegoś schowka schować, nie wiem, cokolwiek. Spójrzmy teraz, jak płotka się prezentuje z nowymi jukami i z nowym siodłem, bo to myślę będzie istotne. No siodło pierwsza klasa i te juki, no. Trochę tak nie po wiedźmińsku, ale najważniejsze, że wygodnie, nie? No dobra. Czekaj, to my musimy teraz... Ej. Dobra, płotka, bo cała Polska na ciebie patrzy, a ty żeś się przy płocie zaplątała. Dobra, szybka podróż. Tasak jest gdzieś tutaj. Dobra, no to idźmy, zobaczmy. Szczerze powiedziawszy, ja myślałem, że to będą, nie wiem, 2-3 wyścigi na tym koniec tematu, a tu się okazuje, że... to się po prostu się... Szacunek ludzi ulicy, dobrze są. To się okazuje, że to zadanie jest nieco bardziej rozbudowane. Powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem. Gdzie jest Tasak? Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj, jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników. Teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Dobra. Zgoda. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. No dobra, przygotujmy się. Jedziemy. Palio, to przede wszystkim gonitwa o honor. Z dwoma może być problem, bo jednego to jestem w stanie zablokować. Przygotujcie się! Dobra, jazda. O, znowu ten szacunek ludzi ulicy. No ten gdzie tak do przodu wyrwał? Ładnie to tak? Wy się tam możecie bić z tyłu, a ja bym sobie wtedy normalnie pojechał. No ale dobra, damy radę, zdecydowanie, no bo nie mam innego wyjścia. Dobra. Nie próbuj mnie wyprzedzać jeden z drugim. Nie próbuj, powiedziałem. Jeden chyba z tyłu został.
Nie oszukuj po murkach. Dobra, bo nas kolega zaczął doganiać. Pierdziele, długi wyścig. Trzeba przyznać. No i dobra. Gratulacje. Udało się. Łódka nie tak szybko. Daj dzioba, Geralt! Nie, no to nie, cmoknę sobie płotkę. To było piękne. Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna, chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki, Geralt. No, to się chyba jakaś akcja zrobiła, to my się nie mieszajmy, niech oni się biją. Nara! No i proszę, tutaj mamy... Mamy, że tak powiem, zadanie wykonane, tak? Mi się tylko wydawało. Powinno być jako ukończone, nie? Gonitwa czy coś tam. No i dobra. Zadanie wiedźmińskie. Coś mamy jeszcze tutaj do sprawdzenia gdzieś. Znaczy, bo to był ten wykrzyknik, który ja chciałem sprawdzić. Dobra, pojedziemy tutaj na tablicę ogłoszeniową, tylko chaty na uboczu. Dobra, szybka akcja i zobaczymy, co tam jeszcze na nas czeka. Bo jeszcze mamy, że tak powiem, trochę czasu antenowego. Dziękuję. I tu chata na uboczu. Chata chatą, ale tutaj chcemy dojść, zobaczmy. Mi się wydaje, czy to jest wieś, w której nas jeszcze po prostu nie było. Chodź, Płotka. Ty właśnie, a my dla Płotki dostaliśmy jeszcze coś nowego. Przecież, że... To są klapy. Próg paniki 40, a tu mamy próg paniki 20. Proszę. Pięknie. Jak te klapy się prezentują? Buu! Pięknie. Płotka normalnie. Dalej. Wymiatasz. Dobra, jedziemy szybko. Woda. Pięknie. A płotka nie pływa. Płotka nie pływa, bo i po co, nie? O, dobrze, już przepłynęła. Płotka jest the best. Dobra, zobaczmy sobie tą tablicę. Co to za wieś w ogóle jest? Wieś Jantra. Nas tu wcześniej nie było. Tej oto wsi. Zobaczmy, jest... Zlecenie. Barciowe widziadło. Do łowców tropicieli i wiedźminów. Nieszczęście spadło na moją miodosytnię i pasiekę, która od 5 pokoleń byt zapewnia całemu rodowi Meyersdorfów. Barciowie widziadło, barciowe widziadło się na niej rozpanoszyło, porozwalało ule, wytłukło pszczoły i zniszczyło łąki w okolicy. Kto by miał odwagę i chęci na tyle, żeby pomóc w biedzie uczciwym pszczelarzom i ubić widziadło, niech się do mnie lub moich synów zgłosi. To w szczegóły wprowadzimy. Za każdą pomoc wdzięczni jesteśmy i gwarantujemy nagrodę.
Holoferens Meyersdorf z synami. Dobrze, bierzemy. Tak. Dobrze. I proszę mnie tutaj. Panie Meyersdorf. No to jedziemy do pana. O, tu jakieś między chatami przejechać to. O, krowy. Cześć. Proszę, jakie pole słoneczników. Pięknie. Dobra, pojedźmy drogą w ogóle, bo tu tak jak jedziemy drogą, to wszystko może się pojawić. Aha, ale minimapa jednak nas pokierowała nie drogą, tylko obok. Dobra, czyli tutaj coś, o proszę, jaka rezydencja. No, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Dobra, płotka, poczekaj, bądź grzeczna. Chodzę jak do siebie, dzień dobry. Tu jacyś wszyscy nachlani. Jakiś dom alkoholików. Holofernes Meyersdorf, do usług. A oto moi synowie, Bernie, Franklin i Hugo. Rico Meyersdorf to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz, znacie się? No cóż, tak, mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Dobra, najpierw zapłata. Jeśli chodzi o zapłatę... 300. Standardowa cena moja. Odkąd grasuje tu widziadło, miodosytnia nie daje takiego dochodu jak dawniej. Nie mógłbyś trochę spuścić z ceny? Dobra, tak jak było ostatnio, 293. Odkąd grasuje tu widziadło, miodosytnia nie daje takiego dochodu jak dawniej. Nie mógłbyś trochę spuścić z ceny? No dobra, 283 to moje ostatnie słowo. Będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycję. Czyli umowa stoi? Stoi. No dobra, to teraz opowiadaj. Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniach? Raczej po odmrożeniach. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało północnica? Pełno martwych pszczół. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. Tędy za mną. Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesąd. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Redańczkami. Znaczy, że widziadło jest z Nilfgaardu. To jest noc, nie wiem, mi się wydaje, że to północnica może być. To są te ule, ale... To tutaj, tu widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Nie no, ciekawie. Albo jakieś... Zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek.
To jest. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę. Te ślady. Jest ciężkie. No dobra, czyli musimy sobie... Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. No dobra. Drugi brzeg, a może tu coś? No tu raczej nie. Ja widzę, tu się jakieś krzaki się człowiek zaplączy. No tutaj trzeba sprawdzić wszystko, bo... Nie wiem, no ja tu nic nie widzę. Jeszcze tu jest tak trochę gęsto od krzaków. No niedobrze, bo tu nic nie widać. No nic nie ma, ani tu. No ja wiem, że gdzieś być musi, ale... O! No to są te, co prowadziły do wody. Teoretycznie prosto to powinno być gdzieś tutaj. Jest sadzawka, muszą być i utopce, ale to raczej nie one zniszczyły. No dobra, ale to tak... Dobra, skoro są tutaj te utopce, to można by się było nimi zająć na szybko. O, są dalsze ślady, dobra. Czyli to jednak tak jak było mówione, że... Skoro one tutaj są, to znaczy, że coś tu takim jakby znacznikiem były, nie? Trochę. No dobra, gdzie te ślady? Tu są ślady dalsze. No to idziemy. Idziemy po śladach. To jest jakaś chata. Tędy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Ohoho. A co to w ogóle jest za miejsce takie? Takie fajne i dużo rzeczy tu jest. Zbieramy. Co dają, to zbieramy, nie? Nie wolno tutaj nic zostawiać, co się nic nie może zmarnować. Nie co dzień człowiek znajduje tyle fantów.
tu są jeszcze fanty, ale jaja. Pierdziele, tej wódki mam tyle, że ja monopolowy mogę jako Wiedźmin otworzyć. O, tu jest zejście na dół. Na górę teoretycznie też można, tylko chyba nie ma po co. Chociaż wejdźmy. To już nam nic nie zaszkodzi. Sprawdzić zawsze też warto, nie? A nóż, widelec, piła i toporek. Coś się znajdzie. Ojej. Dobra. No to idziemy na dół. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaryguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. No, co racja, to racja, ale dzięki za klucz. No i co? Czemu ja muszę się oddalić? Ty, no nie mogę wejść. O co chodzi? Oho. Barciowe widziane. Raczej pogardy i ugody. O tej dziady. No dobra, mamy to. Pierdziele, to ogar dzikiego ogonu się tu gdzieś zaplątał. Ciekawe, ciekawe. O, coś nam się chyba nóż za bardzo nie narysował. No i pięknie. No to co, to wracamy, nie? Żeby odebrać nagrodę. Ale trzeba iść do tego Kowala, bo mamy już naprawdę tak zniszczony ten srebrny miecz, że to jest masakra. No. Będzie musiał nam troszeczkę go podratować. Jak poszło? Zagoniłeś widzia... Wasze barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze 2 tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki, dzięki, Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Dość na dziś, chłopcy! Wracamy do domu! Jutro czeka nas ciężki dzień! Trzeba odbudować ule, które zniszczył ogar! No i dobra, moi drodzy, pieniądze mamy. Zadanie wykonane też. Tak więc w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy, i zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem, a to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!